Wojtek, powiedz mi, dlaczego wybrałeś ofertę GKS-u Katowice? Była to najciekawsza oferta, którą dostałem. Dodatkowo jest tu Piotrek Gruszka i wydaje mi się, że to jest zespół, który może mieć potencjał w następnych sezonach. I mam nadzieję, że w tym. No właśnie, ty z trenerem Piotrem Gruszką miałeś już okazję współpracować. Jak wspominasz ten etap twojej kariery? No to były jego początki, bo to był jego pierwszy sezon w Plus Lidze, był trenerem Bielska Białej. Nam wtedy do końca aż tak fajnie nie wyszło, ale mam wrażenie, że przez to, że on już był też pomocnikiem trenera naszej narodowej kadry, to się rozwinął i według mnie to może być naprawdę fajna współpraca. A jakim ty jesteś siatkarzem? Jaki masz taki siatkarski atut? Jakbyś siebie opisał jako siatkarza? Znaczy, dużo ludzi mówi mi, że moja zagrywka jest moim atutem, że to jest naprawdę coś, czego się od wielu przyjmujących boi, więc wydaje mi się, że to jest mój atut. Powiedz mi jeszcze, bo miałeś okazję w zeszłym sezonie i dwa lata temu grać z GKS-em Katowice jeszcze w barwach twojego byłego klubu. Jak wspominasz te spotkania? Znaczy, dla mnie ważnym spotkaniem właśnie było to. Te sezonowe było bardzo udane, ale w poprzedni sezon to było moje pierwsze spotkanie, gdzie mogłem wystąpić po mojej kontuzji i to było dla mnie fajne spotkanie. Bardzo fajnie kibice mnie wtedy przywitali, więc i wtedy było naprawdę mocne wsparcie kibiców, dlatego mam nadzieję, że tutaj też takie wsparcie kibiców będzie. Na pewno i jeszcze istotne pytanie w kontekście twojej koszulki, czy ty jesteś takim siatkarskim dzikiem? No mam nadzieję, że tak, że będę w tym polu robił swoje, więc... Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.